10 najważniejszych osób w dziejach ludzkości. Materiał oparty na książce Michaela Harta. 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Z 1978 roku. 10. Albert Einstein, niemiecki fizyk żydowskiego pochodzenia, jeden z największych fizyków teoretyków XX wieku, twórca ogólnej i szczególnej teorii względności, odkrywca emisji wymuszonej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1921 roku za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. Opublikował ponad 450 prac, w tym ponad 300 naukowych. Wniósł też swój wkład w rozwój filozofii nauki. 9. Krzysztof Kolumb, włoski żeglarz, podróżnik i nawigator. Tercjarz franciszkański, kapitan wyprawy, która płynęła na trzech statkach Santa Maria, Nina i Pinta. Pod flagą Kastylii w poszukiwaniu zachodniej drogi morskiej do wschodniej Azji, według ówczesnego nazewnictwa do Indii, gdyż pod tą nazwą w jego czasach rozumiano całą południową i południowo-wschodnią oraz wschodnią część Azji. Jego pierwsza wyprawa w historii nowożytnych odkryć geograficznych pokonała zwrotnikowy ocean Atlantycki. 12 października 1492 roku dotarła do Indii Zachodnich u wybrzeży Ameryki, kontynentu nieznanego w ówczesnej Europie. Za dokonania został mianowany admirałem i pierwszym namiestnikiem hiszpańskich kolonii w Ameryce Środkowej, organizator i kapitan czterech odkrywczych wypraw transatlantyckich z Hiszpanii do Ameryki. 8. Johannes Gutenberg, niemiecki rzemieślnik, złotnik i drukarz, twórca pierwszej przemysłowej metody druku na świecie. Nie ma zgody wśród badaczy, czy pierwsze druki powstawały już podczas jego pobytu w Strasburgu, czy dopiero w drukarni założonej przez niego w 1448 roku w Moguncji. Jego najdoskonalszą publikacją była Biblia, 42-wierszowa, znana jako Biblia Gutenberga. Gutenberg opracował własną wersję czcionek wykonanych z metalu, ale ich technika pozostaje niejasna. Skonstruował aparat do ich odlewania, w którym nowością było używanie wymiennych matryc. Zaprojektował również własną wersję prasy drukarskiej, wzorując się na znanych już prasach introligatorskich. Jego zasługą jest stworzenie pierwszego dużego wydawnictwa. Równie ważnymi osiągnięciami są udane kroje pism używanych do druku oraz opracowanie podstawowych zasad składu tekstu. 7. Kai Lun, chiński urzędnik i wynalazca metody masowej produkcji papieru, nadającego się do celów piśmienniczych. Przed wynalezieniem papieru pisano w Chinach na deszczułkach bambusowych lub na jedwabiu. Cesarz ogłosił technologię produkcji papieru tajemnicą państwową, za zdradzenie której groziły surowe kary. Zarządzenie to było ściśle przestrzegane aż do 751 roku, kiedy Arabowie po zwycięskiej bitwie nad rzeką Tałas pojmali do niewoli m.in. chińskich rzemieślników. Od tamtego momentu papier stał się znany na całym świecie i wyparł pergamin. 6. Święty Paweł, Żyd z Tarsu, święty chrześcijański męczennik, zwany apostołem narodów, choć nie należący do grupy 12 apostołów, bezpośrednich uczniów Jezusa Chrystusa. Autor listów wchodzących w skład Nowego Testamentu. Święty ten wymieniony jest w modlitwie eucharystycznej kanonu rzymskiego. Teolog żydowski odpowiedzialny za rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa na całym świecie. 5. Konfucjusz. Konfucjusz. Chiński filozof nie pozostawił pism, jego nauczanie zebrano w księdze Dialogi Konfucjańskie. Głównym tematem rozważań było codzienne życie ludzi i stabilność społeczeństwa. Jego zdaniem najważniejszymi cnotami są humanitaryzm, praworządność, poprawność, miłość i lojalność. Cnoty te realizują się w 5 powinnościach. Konfucjusz dużą rolę w kształtowaniu ładu społecznego przypisywał wykształceniu, które obejmowało także kwestie ducha i serca. Wiele jego nauk ukształtowało świat takim, jaki znamy dziś. 4. Budda, mędrzec. Jego nauki stały się podstawą buddyzmu. Jego uczniami zostali nie tylko mnisi, ale też ludzie świeccy wszystkich stanów, także bramini i królowie. Potrafił nawracać kurtyzany, a nawet morderców, dokonując przy tym licznych cudów. Nie wszystkim była na rękę taka ogromna popularność Buddy. Nie wszyscy też zostawali jego uczniami, a niektórzy wręcz mu zazdrościli wpływów, próbując go nawet powstrzymać. Jego działania są odczuwalne do dziś, na całym świecie. 3. Jezus Chrystus, centralna postać religii chrześcijańskiej, w wierzeniach większości chrześcijan uznawany jest za Boga i człowieka. Żydowski mędrzec, właściwie twórca religii chrześcijańskiej, takiej, jaką znamy dziś. Z punktu widzenia naukowego, był on po prostu teologiem.
2. Isaac Newton, angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemii. Odkrywca trzech zasad dynamiki. Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i powszechnego przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podał matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzył je, udowadniając, że orbity są nie tylko eliptyczne, nie mogą być też hiperboliczne i paraboliczne. Choć brzmi to dość niecodziennie, to naprawdę zmieniło świat. 1. Mahomet, prorok islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej, która przeobraziła się w teokratyczne państwo religijne. To jemu można przypisać rozwój Bliskiego Wschodu oraz ich potęgę, z którą dziś nie może sobie poradzić cały świat. Oczywiście nie mówię tu o terrorystach, bo to nie on odpowiada za ich powstanie. Wszystko wyjaśniam dokładnie w filmie poświęconym destabilizacji Afganistanu na kanale Światowa Historia. Link w opisie. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, zajrzyjcie na mój drugi kanał Światowa Historia, a jeżeli napiszecie w komentarzu super, zostawię wam serduszko. Cześć!